Dzień dobry, w studiu Paweł Tanajno, kandydat na prezydenta Polski, popierany przez demokrację bezpośrednią i też ją reprezentujący. Dobrze powiedział? Tak jest, zgadza się. Witam Panią redaktor, witam słuchaczy. Poproszę o krótką wizytówkę, jako że Pan nie jest osobą znaną na scenie politycznej, a taką wizytówkę typu wiek, wykształcenie, rodzina, zajęcie. Tak, nie jestem osobą znaną. Zresztą e, wszystkie sondaże oraz e, większość portali w ogóle udaje, że mnie nie ma i to jest właściwie moja wizytówka. Ale Kandydat wiemy, nieznany jest tak jestem. Obecność. Dzisiaj się zdarzyłem. To w ogóle jest takie wydarzenie niezwykłe. E, 39 lat, czwórka dzieci, przedsiębiorca. I pan uważa, że prezydent nie musi być politykiem, bo pan nie chce być politykiem i nie jest politykiem. Tak, to jest w ogóle wydarzenie pierwsze w historii Rzeczpospolitej, kiedy kandydat jest e, zwykłym obywatelem, e, jest przedsiębiorcą, co ważne. E, tutaj jest pierwsza szansa dla wszystkich przedsiębiorców, szczególnie z sektora MSP, aby zagłosowali na kogoś takiego jak on. Więc e, jest szansa przełamania monopolu. M M Polityków. Sektor MSP to jest małych i średnich przedsiębiorstw, tak ale kiedyś był Pan związany z Platformą Obywatelską, a później ze Stowarzyszeniem Ruch Palikota? O, kto nie był związany z Platformą Obywatelską? No, Platforma no, Obywatelska to osób. miała być nadzieja na e, odnowę polityki, proszę przy, przypomnieć sobie lata 2001-2003. E, Ruch oddolny, obywatele się jednoczyli wobec naprawy polityki. No wyszło fatalnie. No i cóż, trzeba walczyć dalej o to, żeby tą politykę naprawić, nie odpuszczać. No dlatego działam. Mógłbym, że tak powiem, odpuścić sobie kwestie publiczne, ale czuję, że to jest potrzeba czasu i potrzeba walki o lepszą Polskę dla moich dzieci. Czyli polityka nie jest dla pana czymś odrażającym. Bo jak to rozumieć, że nie jest pan politykiem, ale chce pan działać w polityce? A to bardzo proste. No, generalnie politycy. To odróżnia w ogóle formacje wszystkie polityczne od demokracji bezpośredniej, bo generalnie politycy walczą o władzę. O władzę dla siebie, tam oszukują, bajerują, zwodzą, mamią wyborców po to, żeby dostać stołki. Natomiast demokracja bezpośrednia ma taki dosyć prosty program, chce władzy dla obywateli. Chce obligatoryjnego, bezprogowego referendum, co sprawia, że de facto politycy stają się urzędnikami, którzy pracują nad tym, aby prawo było przejrzyste, czytelne, nie zawierało błędów. A kluczowe decyzje mogą podejmować obywatele w związku z tym w klasycznym ujęciu ja nie walczę o władzę dla siebie nie jestem politykiem. A taki prezydent niepolityk y, nie musi mieć żadnego politycznego zaplecza? Taki prezydent niepolityk to jest e, wspaniała szansa dla Polski, żeby w końcu e, prawdziwy trójpodział władzy nastąpił. No bo polityk wywodzący się z większości parlamentarnej, no, no, niefaktycznie jest przedłużeniem. jest coś takiego jak e, kancelaria prezydenta? To wszystko jest. jest niepotrzebne? Nie, kancelaria prezydenta powinna być na pewno zminimalizowana. No bo w tej chwili 160 milionów rocznie to jest prawie Koszt utrzymania dworu królowej angielskiej. Taki koszty ma, znaczy tyle pieniędzy wydaje Bronisław Komorowski. Kancelaria prezydenta jest potrzebna do tego, żeby obsługiwać obywateli, żeby obywatele mogli się bezpośrednio do prezydenta poskarżyć, zawnioskować, złożyć e projekty ustaw, które ta kancelaria powinna im pomagać Czyli Czy Właściwie taki prawnie. rzecznik praw obywatelskich trochę. O, no właśnie, rzecznik tylko nie chodzi o prawa obywatelskie, tylko o to, żeby faktycznie wykonać hasło e prezydent, strażnik konstytucji. No bo to, co się wydarzyło przez ostatnie 10 czy 15 Lat w Polsce to de facto wskazuje naszą konstytucję w jakiś taki niebyt. To jest e, papierek bez wartości. No to to może jakoś podsumujmy, jak pan widzi prerogatywy, zadania, rolę prezydenta. Rola prezydenta jest bardzo prosta. Przede wszystkim nadzór nad ustawami, które tworzy parlament w ten sposób, aby były one zgodne z wolą obywateli i przede wszystkim żeby były czytane przez posłów. Ja jako prezydent wygotowałbym większość ustaw, które przez ostatnie 5 lat były głosowane z tego względu, że posiadam wiedzę o tym, że z 90% tych ustaw były głosowane przez posłów, którzy nie przeczytali tych ustaw. To są buble prawne, często z konfliktami między 90% to są buble prawne? Tak, bo one są w ogóle nie czytane przez posłów. Całkowicie. No, ale, może, tak więc... ale może się tak udać, że... Tak, myśli pani? Nie, no generalnie jeżeli... No no, po są to jest posłowie, 400... którzy je czytają. No, wiadomo, że nie każdy poseł czyta wszystkie ustawy. Ale no. to fatalnie. No, no, co, co oni robią? No ale są posłowie, którzy się specjalizują w różnych dziedzinach. No tak to jest. Nie, nie. nie. Ja, nie, nie, mam nie, nic nie ja nie mam nic przeciwko dziedzinie. specjalizacji, tylko jeżeli e, posłowie głosują nad czymś, czego nie rozumieją, to niech nie głosują. No Albo ale mają niech przewodnika, być posłami. Mają przewodnika no tak, w głosowaniu. jeżeli mamy przewodnika, to pani redaktor. W tej chwili pani ogłasza, że w Polsce prawo nie tworzy 460 posłów, tylko 10 przewodników. Ale ja nie mam co ogłaszać, bo to wszyscy wiedzą. Ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą. Ja nie, myślę, że przekonanie Polaków jest. 460, jest... tylko nie, nie. oni się zmieniają w tej roli bycia przewodnikami. <laughs> nie, nie, pani poseł. Ja na przykład obserwowałem ustawę. Ja nie jestem poseł. O, przepraszam, pani redaktor. E, ja obserwowałem ustawę o e, tak zwanym przymusie szczepień, który nas odróżnia od Europy Zachodniej, gdzie nie ma żadnego przymusu szczepień. E, i do, przez, do, proszę pamiętać, że do 2013 roku, kiedy ta ustawa weszła w życie, nie było w Polsce w ogóle żadnego problemu ze szczepieniami, nie było przymusu szczepień. Od momentu, jak weszła, narodził się problem ze szczepieniami, i teraz uwaga. Na, na A przykład Pan jest przeciw przymusowym ja, szczepieniom. Ja tylko skończę. Mm. Na, czter, na przykład w ruchu Palikota na 40 posłów żaden nie przeczytał ustawy. I ten lider, o którym pani mówi, to był człowiek z zewnątrz, który przyszedł i opowiadał im, że to trzeba zrobić. Oni się nawet nie orientowali, jak to jest zorganizowane, nie wiem, w Niemczech, we Francji, w Anglii i tak dalej. Po prostu. Tak więc to nie jest tak, że jeden z 460 posłów jest liderem. Nie, żaden nie jest liderem. Tam rządzą mówi, lobbyści. Skoro pan mówi o tych szczepieniach, one mhm. nie powinny być obowiązkowe? Inaczej, wie pani, generalnie jest taki dylemat, że Trybunał Europejski wyraził pogląd, że przymus do jakichkolwiek czynności medycznych jest sprzeczny z prawami człowieka. I jest wyrok, ponieważ obywatel Słowacji sądził się ze swoim rządem. Jest wyrok Trybunału, no więc to nie jest kwestia, czy my chcemy, żeby one były przymusowe, czy nie, tylko kwestia tego, czy Polska jest w Unii Europejskiej i będzie wykonywała ochronę praw człowieka zgodnie z orzeczeniami Trybunału. Rozumiem, że pan jest zadowolony z tego, że Polska jest w Unii Europejskiej. E, tak. A jest Pan za? pogłębioną integracją Unii, czy, czy dobrze jest tak, jak jest teraz, czy może powinno być jeszcze, że tak powiem, luźniej? To jest dobre pytanie ja chciałem w tym miejscu zaznaczyć e, różnicę między prezydentem Pawłem Tanajno z demokracji bezpośredniej a innymi. Ja... O, w... pan mówi też o sobie w, trzecie, o, o sobie w trzeciej osobie. Tak a tak dlaczego jak... miałbym nie powiedzieć? No, chciałem się odróżnić na tle innych kandydatów. Nie, no bo, bo tak Adam Jarubas o sobie mówił, ale już no, no jest to pewna forma, która, nie wiem, na tle wszystkich, no, Więc... jest... Mo, da się zastosować. Czy... No, ale generalnie chodzi o to, to... Przypomina pan, jak się pan nazywa, rozumiem. Też tak. No właśnie, muszę przypominać, ponieważ, tak jak powiedziałem, na wstępie nic nie istnieje w mediach, w ogóle powłatana nie ma. To jest kandydat nieznany. Mógłbym powiedzieć tak, no, kandydat to nie nieznany mówić, z demokracji ale bezpośredniej. Nie w momencie, kiedy pan jest, że pana nie ma. No ja jestem, no, ale, pan ale jest. no, pani redaktor, ja jestem. Ale założę ale się, że większość jest, naszych słuchaczy. Medium. Tak, okej. Okay. Ja się założę, że większość naszych słuchaczy pierwszy raz słyszy moje nazwisko. No więc warto ale już je już Był pan kiedyś u nas. No nie, no byłem, ale ja Dobrze, mówiłem Dobrze, ale w tej szkoda kampanii. czasu. To może do tej Unii Europejskiej wrócimy. <laughs> tak, i teraz jaka jest różnica między prezydentem z demokracji bezpośredniej, a innymi? A, no więc ja generalnie wyrażam swój pogląd, ale decyzję zostawiam obywatelom. Mój pogląd jest taki, że oczywiście ta integracja powinna się pogłębiać, ale ja uważam, że nie należy tego robić decyzją polityków, tylko decyzją obywateli. Debata, referendum. Obywatele decydują, jak daleko mamy się posunąć integracji. Czyli polityka zagraniczna, sprawy obronne, sprawy bezpieczeństwa, to wszystko powinno pozostać w gestii prezydenta. Znaczy w tej chwili nie jest w gestii prezydenta, jest w gestii Częściowo ministra. Jest. Prezydent to tam jest takim dodatkiem reprezentacyjnym, w tym raczej. No nie. E, no dużej, dużej jest dużego... jest współuczestnikiem. No, jest współuczestnikiem. No tutaj jest duży spór, wiadomo, pamiętamy to z e, czasów prezydencji e, Kaczyńskiego, jak wyglądał ten spór. Ja uważam, że prezydent powinien stać na straży konstytucji. Jeżeli dochodzi na przykład no, na przykładzie mobilizacji, która w tej chwili jest taki duży proces powoływania tych rezerwistów biednych i tak dalej. Jeżeli rząd planuje na, na przykład... Biednych? No biednych, no wie pani, no ja im współczuję, no. Czy y, to źle, że są powoływani? No nie, wie, wie Pani, jest na przykład takie coś jak organizacja obrony e, terytorialnej. Ludzie, którzy chcą tworzyć militarne jednostki, na w, takie lokalne, tak? I rząd nie robi nic, żeby im pomóc. Wzywa rezerwistów, to jest zupełnie bez sensu. E, kadra e, profesjonalna wojska, która zaznajomiona jest z technologią i obronną i w ogóle, jeżeli kupujemy nowe technologie, ona powinna być stała. A ci piechurzy, to po co wzywać rezerwistów, którzy gdzieś tam są odrywani od swoich zadań, jak jest mnóstwo ludzi, którzy chcą brać udział w tych, ze, w tych zadaniach bojowych, tak? piechoty i tak dalej. Rząd nie robi nic. No, współczuję im w związku z tym. Jako strażnik konstytucji słabo zainteresowany polityką zagraniczną, tak? Dobrze, dobrze, dobrze Pana ja zrozumiałem? Nie? nie, nie jestem nie słabo jest. zainteresowany. Ja Czyli tylko... jest Pan zainteresowany y, rozwojem, stanem, przyszłością stosunków polsko-rosyjskich? Tak, jestem zainteresowany. Jak I jest to Pana zmartwienie, że one są w tej chwili y, na takim poziomie, y, no, jaki myślę, że obu stron nie zadowala? Ja myślę, że to wszyscy się nad tym martwią. Kto może się cieszyć z takiego stanu e, relacji między Polską a Rosją? No, trzeba pracować, aby one zostały zmienione. Ja myślę, że tutaj dobrym przykładem, e, jak te relacje powinny być kształtowane są e, państwa Francja, Niemcy, e, gdzie mimo walki o e, takie wartości europejskie, no oni potrafią utrzymać te relacje na, w miarę wiary, takim e, przyjaznym stosunku. Tak? No, różne są opinie, że, że właśnie bardzo mało walczą y, w tej w w tej swojej chęci utrzymywania dobrych stosunków o te wartości europejskie. A czy Pani, no mi się wydaje, że Polska też powinna przede wszystkim kierować się swoim interesem, e, pilnować oczywiście pewnych priorytetów a, wspólnych dla całej Unii, no ale a, nadstawianie głowy, bycie Chrystusem Narodów, no nigdy nie przynosiło nam w historii pożytku i nadal będzie nie będzie przynosić. Tak? To teraz takie będzie pytanie: ostatnio tak jak z nowego kwestionariusza, prosta. Każdy o to pyta, czy pan by wpuścił na teren Polski nocne wilki? Nocne wilki tych, mo tych... tych motocyklistów, tak? Putinowskich. O Boże, czy to jest pytanie e, istotne? Ja pani, pani że jak z kwestionariusza prosta. <laughs> nie, no myślę, że przejazd motocykli przez Polskę jest tak samo istotny, jak przejazd rosyjskich tirów przez Polskę. Nie jeżdżą. No nie, no ale tyry nie jeżdżą z flagami i z hasłami patriotyczno rosyjskimi. No ale czy to jest istotne, pani redaktor? No rozumiem. To no, nie, jest nieistotne, nieistotne. zupełnie. No. Rozumiem, że pan chciałby, żeby nad Wisłą była druga Szwajcaria. Myślę tu o referendach, tak? Nie, no nie do końca. Nie, nie nie do końca. Nie, nie. A w Szwajcaria jest raczej dowodem tego, że referenda i społeczeństwo obywatelskie funkcjonuje. Natomiast e, Polska ma swoje tradycje, powinniśmy wypracować swoją drogę. Zresztą e, w Polsce, w polskiej konstytucji jest zapisana demokracja bezpośrednia w artykule czwartym, więc jest. Tutaj nie musimy odkrywać prochu. Ale to co? Chodzi o to, żeby częściej stosować te referenda? Żeby w ogóle je stosować. No Są stosowane w sprawach, w sprawach ważnych dla Polski. Przykładie, Wejście panie. do Unii Europejskiej. O Boże. I to jedno na 10 lat. No tak, no, ale ja rozumiem, że pan chodzi. chciałby, żeby było ich więcej. Znaczy, żeby one w ogóle były, bo to referendum jedno na 10 lat, które zresztą musiało się odbyć, proszę pamiętać, że to nie było referendum z wniosku obywatelskiego, to po prostu musiało się odbyć, żebyśmy weszli do Unii. To nie, oprócz tego żadne wnioski obywatelskie nie przechodzą, i to jest problem. Czyli chodzi o to, żeby przechodziły wnioski obywatelskie. Tak, żeby Sejm nie miał prawa ich odrzucać. Jeżeli z wybrane jest 500 tysięcy podpisów, referendum jest rozpisywane i ono jest obligatoryjne i bezprogowe, co ważne, ponieważ, pani redaktor, nie ulega wątpliwości, że być może 80% naszego społeczeństwa szacuje, strzela. Nie jest w ogóle zainteresowany udziałem w tym, w tworzeniu prawa, w, w zarządzaniu państwem, tak? Oni się zdają na polityków, potrzebują wodzów, potrzebują liderów, ale jest 20%, być może jest to grupa składająca się z przedsiębiorstw, jest ich miliona. Być może jest to grupa zarządca, wyższa kadra wykształcona, inżynierowie i tak dalej. są ludzie, którzy są gotowi do samostanowienia. I ta grupa chce brać udział w zarządzaniu państwem. Więc nie może być tak, że próg jest 50%. Bo przecież w wyborach parlamentarnych politycy nie ustawiają sobie dla ważności progu 50%. Może być frekwencja 30%. Ale i powinien być wybierzemy. w ogóle jakikolwiek próg, czy w ogóle bez progu? Nie, bo właśnie ważne jest, żeby decydowali ci, którzy chcą. Decydować. A nie wszyscy. Jak się nie interesują, to jest im obojętne, czy rządzą obywatele w referendum, czy 460 posłów, którzy nie czytają ustaw. Tak? A w sprawach prostu... z um, obyczajowości, czy też etyki. Spraw sumienia powinny być referendum. Właśnie. To jest bardzo ciekawe e, pytanie o granice tematów referendalnych. Granica tematów referendalnych jest dosyć naturalna. Wynika ona po prostu z praw człowieka. Prawa człowieka, prawa naturalne nie podlegają żadnej kodyfikacji. Czy to sejm coś uchwali, e, czy to e, referendum. No, ta debata teraz o in vitro to raczej jest debata techniczna. Ona jest oczywiście po, po przekazywana jako wielka wojna światopoglądowa, ale nie, to umówmy nie jest się. Debata techniczna. Jeżeli, nie, to jest debata jeżeli techniczna jest, o regulację jest, prawną, bo przecież Duża rodzice, część ludzi, którzy uważają, że że zarodek jest człowiekiem, i wtedy to nie jest już debata ale, techniczna. Nie, nie, ale ci ludzie, którzy to uważają, to przeważnie. Znaczy, jeżeli chodzi o polityków, to są demagodzy, poli, populiści i oszuści. Bo przecież, jeżeli chodzi o kwestię aborcji, to co za, co, jaki sens ma regulacja u nas jakaś bardzo restrykcyjna, jeżeli ktoś może wyjechać do Londynu i dokonać tej aborcji? Jeżeli chodzi in vitro, to jest to samo. No, problem cierpią tylko ci ludzie, których nie stać na te operacje. Tak? Chce pan debatować, to już pytanie na koniec, bo musimy kończyć. Chce pan debatować przede wszystkim z Magdaledą Ogórek i Januszem Palikotem? Nie, e, panie redaktor, tu jest bardzo ważne. Muszę dwie rzeczy powiedzieć, mam Ale nadzieję, że starczy mi starczy. Chciałbym doradzić komitetowi Bronisława Komorowskiego, e, Komorowskiego, żeby powiedział wszystkim kandydatom, którzy jemu za, zarzucają, że on nie chce debatować, że ci wszyscy pozostali, czyli Ogórek, Korwin, Kukis, e, Palikot, e, Duda, oni też nie chcą debatować z innymi kandydatami. E, nasz mój komitet. Wysłał do nich zaproszenia. Nikt nie chce debatować z Tanajno, nikt nie chce debatować z Baraunem i nikt nie chce debatować z Wilkiem. Duda, Komorowski, a czy Duda, Kukiz, Korwin to są po prostu obłudnicy, którzy plują w twarz swoim wyborcom odmawiając debaty. I musimy postawić kropkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Paweł Tanajno, kandydat na prezydenta Polski, Demokracja Bezpośrednia. Beata ja Michimicz, do usłyszenia.